Witam na kanale Nu Power Show. Sebastian, chciałabym, żebyś opowiedział naszym widzom o TRM My Goal, czyli takim preparacie, który no, dzisiaj już wiemy z doświadczenia, że jest jednym z najbardziej pożądanych i najchętniej kupowanych z oferty firmy. Tak, jest najchętniej kupowany, ponieważ no, idzie za tym nauka. Jak wcześniej wspomnieliśmy, to wszystko e, ma solidne podstawy naukowe, e, ale też nie jest tworzonego przez tworzonym suplementem przez jednego dietetyka bądź dwóch bądź trzech. Tylko ma zaplecze naukowo-badawcze, gdzie pracuje nad tym 75-etatowych naukowców, dwa centra badawcze. E, no i poparte jest to wcześniejszą analizą i badaniami, e, a co więcej, zawierają e, aktywne składniki. E, Pamiętajmy, że musimy rozróżnić też leki od suplementów diety. Leki są na odchudzanie, ale powinny być stosowane w odpowiednich przypadkach przede wszystkim, a po drugie niosą za sobą bardzo wiele niekorzystnych rzeczy. Skutków ubocznych, tak? tak, skutków ubocznych, takich chociażby jak biegunki tłuszczowe, czy brak przyswajalności witamin, takich jak adek. Bardzo popularne są stosowanie takiego, ale też pokazują badania, że bardziej suplement diety, taki jak My Edge, który ma jest za zatwierdzony przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności jest przebadany przez ten urząd i dopuszczony do i zalecany przy odchudzaniu, przede wszystkim przy otyłości, ale również przy za wysokim cholesterolze czy cukrzycy typu drugiego. I to jest niezwykły, niezwykły suplement diety, on zawiera w sobie oprócz witamin C, B6 i B12, które są niezwykle istotne, zwłaszcza wśród wegan do stosowania, to również zawiera glukomannan, czyli błonnik pokarmowy. O tym często zapominamy przy odchudzaniu. Pamiętamy o makroskładnikach, o tym, żeby mieć więcej białka w diecie, co powoduje szybsze odchudzanie, to zapominamy o tym, jak ważny i konieczny jest błonnik pokarmowy. Błonnik typu glukomannan, czyli z rośliny koniak, Pęcznieje w rządku, pobiera dużo wody, pomaga w perystaltyce jelit, w wypróżnianiu się, ale również hamuje zły cholesterol i poprawia cukier we krwi. Więc jest niezwykle istotnym suplementem diety. Co więcej, powoduje właśnie przyswajanie mniejszej ilości kalorii, czyli de facto pomaga nam w. Codzien, zmianie codziennych nawyków żywieniowych i to jest istotne, tak jak w przypadku lekarstw udowodniono, że w badaniach, że nawet po roku czasu wracamy do swojej wagi i zwiększamy ją, czyli mamy efekt jojo, tak po tym suplemencie diety nie ma tego efektu jojo, ale wszystko właśnie z dietą, z ruchem, z odpowiednim nawodnieniem i to jest też taki suplement, i warto to powiedzieć, my goal, który rozpuszczamy w wodzie. Po prostu rozpuszczamy Dokładnie. i pijemy. Dla części konsumentów nie ma to znaczenia, że to jest forma płynna. Część mówi, no kurczę, ta galareta, bo to trochę taka galareta, nie do końca mi smakuje, ale większość ludzi, jak widzi efekty, no to jakby wypija tą galaretę, to co my też rekomendujemy robić, to robić sobie nawet z tego różnego rodzaju napoje, dodawać to do szejków, czy dodawać do różnego rodzaju napojów, które na co dzień spożywamy, po to, żeby rzeczywiście z tego, z tego suplementu korzystać, bo on, tak jak patrzę dzisiaj na osoby, które korzystają z tej terapii, kupują te produkty, jest no, tym wiodącym zaraz po, TRB, przepraszam, po, po inner new, czyli tym detoksie, to są dwa takie wiodące suplementy, które rzeczywiście Polacy pokochali na ten moment najbardziej. To, co mówisz, jest niezwykle istotne, bo spożywanie go, EFSA ja to podaje, musi towarzyszyć duża ilość wody właśnie, co jest korzystne nie tylko, nie tylko przy tym suplemencie, ale ogólnie dla naszego organizmu, bo większość ludzi nie wie, ile powinna wypijać. Średnio, uśredniając mocno, to jest 30 ml na kilogram masy ciała, tak. więc to jest jeden aspekt. A drugi aspektem jest to, że EFSA podaje, że 3 gramy, dosłownie 3 gramy, jest koniecznie przy walce właśnie z otyłością, nie mniej i nie więcej. Tak samo, jeżeli chodzi o poziom cholesterolu, to też jest od 3 do 4 gram, i to jest potwierdzone w badaniach. Czy my goal odpowiada również za spalanie tłuszczu? Można tak powiedzieć? Po części tak. po części tak, można tak powiedzieć, bo wpływa też na przyswajalność w ogóle składników mineralnych, jeżeli chodzi o, 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 sam, o sam błonnik pokarmowy. Mhm. No i teraz trzeci produkt. Trzeci produkt też popularny, zwłaszcza wśród tych osób, które zorientowały się w procesie odchudzania, że ich największą zmorą jest podjadanie. I myślę, drodzy Państwo. Przeanalizujcie swoje życie, przeanalizujcie swój dzień i zobaczcie, kiedy jecie najwięcej. Bo jak rozmawiam z osobami, które często myślą i chcą się odchudzić, to mówią, kurczę, no tak, ale jak siedzę przed tym komputerem. Albo jak włączę sobie jaką, jakiegoś Netflixa, jak sobie włączę jakiś film, no to wtedy w ogóle nie myślę o tym. To jest to takie podjadanie, które powoduje, że te centymetry w obwodach i te kilogramy nam się nam